Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Błogosławiony jesteś, Szymonie. Prawdziwie szczęśliwy jesteś, Piotrze, bo rozpoznałeś w Chrystusie Syna Bożego i zapowiadanego przez proroków Mesjasza. Uwierzyłeś w Jezusa, dla Niego opuściłeś wszystko, Jemu oddałeś całe życie. Rozpoznanie Chrystusa daje szczęście i wielką radość. Żeby jednak móc rozpoznać i uwierzyć, potrzeba rzetelnego szukania, ufnego podążania za Mistrzem i przypatrywania się Jego życiu. Życie Jezusa tylko na pozór było podobne do naszego. W gruncie rzeczy różniło się od naszego, ponieważ było całkowicie zanurzone w Bogu. Jezus mocno stąpał po ziemi, ale równocześnie zawsze wpatrzony był w niebo. I to skoncentrowanie się na woli Ojca Niebieskiego wyróżniało Jezusa spośród Jemu współczesnych. Piotr musi przejść jeszcze długą drogę, aż będzie gotów całkowicie odrzucić siebie i pójść za Jezusem. Potrójne zaparcie, a następnie potrójne wyznanie wiary, potem prześladowanie, więzienie, aż wreszcie śmierć męczeńska. Święty Piotr zdał ten egzamin celująco. To, co wyznał ustami, później potwierdził życiem i męczeńską śmiercią. Pytanie z dzisiejszej Ewangelii: kim dla mnie jest Jezus, powinno towarzyszyć nam każdego dnia, a odpowiedź na nie niech stanie się światłem, które wskazuje nam drogę przez życie.